Kupiłam zdrabki za 6000 zł, a wygrałam... Kto chce się dowiedzieć, niech ogląda do końca. No witam, witam. Lubiliście oglądać moje zdrabki? Mam dla was dobrą wiadomość. Dzisiaj odcinek gigantyczny zdrapping. Jak widzicie, jest tego cała masa, więc zabieram się za zdrapywanie. A kto czekał na zdrabki, niech zostawi kciuka w górę. Zobaczymy, ile was tu jest, którzy lubią tą moją serię. A jeśli podoba wam się bluza, którą mam na sobie, wrzucam wam na jej link w opisie. No witam z bliska, jestem podjarana totalnie dzisiejszym odcinkiem. Nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Będą to zdrabki różne za piątkę, za dwójkę, ale też takie mega drogie, na przykład za 3 dychy. Na początku zaczniemy od takich najnowszych zdrapek. Jako pierwsza będzie to zdrabka za 5 zł i tutaj główna wygrana to aż 250 tysięcy. No i tutaj taka klasyczna zdrabka, jak widzicie, mamy nasze liczby i jeżeli któraś z tych liczb się powtórzy, no to wygrywamy przypisaną do niej kwotę, albo możemy wygrać tutaj, słuchajcie, kwotę, jeżeli będzie taki symbol sejfu. Powiem wam, że te moje liczby to są takie jedne z moich ulubionych. Bardzo lubię dwójkę, 18, więc mam nadzieję, że tutaj coś fajnego wygram. Lecimy, bo póki co jeszcze nic się nie trafiło. Poprosimy o 19, nie, jednak jest 127. O, o, tyle mam lat, stary byk, dokładnie. 16, było blisko, 22, ciągle wokół tej dwójki. 02, 30, 32. 17, ale było blisko i byśmy 200 wygrali, no i 13, więc pech. Pierwszej zdrapie nie udało mi się wygrać, ale oczywiście mam ich o wiele więcej. Jubilotka, fajny kolor, jest to zdrapka za dyszkę, no i może zmienimy sobie ze złotówki na 2 złote, więc jeżeli zostawicie 2000 łapek w górę pod tym filmem, no to na pewno pojawi się kolejny zdrapkowy odcinek. Powiem wam, że ją się bardzo, bardzo przyjemnie i szybciutko drapie. Tutaj oczywiście mamy moje liczby, więc szukamy ich w wygrywających liczbach, ale mamy też takie bonusy, jeżeli trafi nam się taki znak tarczy chyba, to wygrywamy kwotę lub jeżeli będzie puchar, no to będzie podwojona wygrana. Tyle już tych zdrapek wydrapałam w swoim życiu, więc powiem wam, że czasem zdarza mi się pomylić, więc oglądajcie ze mną i szukajcie tych wygranych, bo może coś akurat przegapię, ale mam nadzieję, że się jednak tak nie stanie. Wiecie co, ja zawsze po odcinku trzymałam te zdrapki, no i patrzyłam, bo bywało, że w komentarzach pisaliście, tu coś przegapiłaś, tu czegoś nie zdrapałaś, albo po prostu tak to wyglądało, że jeszcze jakieś pole było do dodrapania i się okazało, że wygrana jakaś była. Czy wy zdrapowaliście? Jaka wasza była największa wygrana? Jestem bardzo ciekawa. Tutaj kolejna zdrapka przegrana. Zobaczcie, tutaj już dalej tych liczb nie ma, więc lecimy dalej. Kolejna zdrapka za dychę. Dolary, diamenty. Powiem wam, że bardzo mi się podoba jej kolor. Chyba sobie takie paznokcie zrobię. No i jedziemy. Jakie będą moje liczby? Numer 2, jedna z moich ulubionych. 39, 23, 32 i 28. Napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona szczęśliwa liczba i czy faktycznie wam kiedyś szczęście przyniosła. No i tutaj poszukujemy naszych liczb. Jak widzicie, pierwszy rządek niestety nic się nie trafiło, ale nie poddajemy się i lecimy, słuchajcie, tutaj dalej. 29, 33 i kolejna to jest 34. Wokół tej trójki nam to krąży, ale jak widzicie, 32 ani 39 jeszcze nam się nie trafiło. A ta zdrabka różni się bonusami, ponieważ możemy znaleźć portfel albo właśnie diamencik i wtedy też wygrywamy kaska, ale jeżeli będzie diament, to właśnie będzie to razy 2. Ostatni rządek, może akurat tutaj nam się poszczęści. 9, 18, 35 i 37. Kurczę, kurczę, początek średni, ale mam zupełnie inną zdrabkę. Mamy plaster miodu i tutaj jeżeli będą 3 takie same symbole, no to wygrywamy sobie kaskę. O, zobaczcie, 2 podkowy, czy będzie trzecia na szczęście? Jest! Pierwsza wygrana w tym odcinku i uwaga, dowiedzmy się, 5 zł to jest zdrabka za piątkę, więc akurat nam się zwróciła. I jedziemy dalej, mamy diamenty, jak widzicie, kolejny to jest bank, więc nie ma sensu dalej drapać, no bo wiadomo, muszą być wszystkie symbole takie same. Złoto i bank. A nie, co ja gadam, muszą być 3. Dobra, jedziemy, kochani, jedziemy. Korona, diamenty. Dalej mamy diamenty. Tęcza, no to już tutaj wiadomo, 2 takich samych by się nie trafiło. Portfel, safe, gwiazda, bank. Może 2 razy jeszcze? Korona. No i niestety już tu nie będziemy mieli trójki takiej samej. Drzewko, gwiazdeczka, tęcza, słuchajcie, super sprawa, ale poprosimy chociaż jakieś 2 kwiaty, no już tu się nam nic nie powtórzy, razy 3, jest tutaj plik, plik, a skrzynka, no i kolejny plik, jest, słuchajcie, 2 wygrana w tej samej zdrabce, bardzo mi się to zawsze podoba, ponieważ wygrane się sumują i mamy zdrabkę, wygraną dyszkę. Jedziemy dalej, plaster, plaster i poprosimy plaster, yeah, kolejna 5, 15 zł i jest jeszcze jakiś bonus. Co w tym bonusie? Jest jabłuszko, a powinna się znaleźć pszczółka, więc niestety, ale 15 zł w jednej zdrabce, good, good. Zaszalejmy więc jakąś droższą zdrabkę tutaj za 20 zł, mój pierwszy milion.
milion. No kto wie, może akurat uda się wygrać milion. Tutaj musimy, słuchajcie, znaleźć kwotę w bonusie, żeby wygrać, więc niestety nic się nie udało. I szukamy tutaj moje liczby. To jest 36, kolejna to jest 47. Trzymajcie kciuki, no bo słuchajcie, twój pierwszy milion wygrać w drabkach byłoby super. 44, 34 i 28. Jedziemy tutaj, szukamy tych cyferek, ale słuchajcie, oprócz tego mam dodatkowy bonus, ponieważ jak znajdziemy portfel, wygrywamy stówę, więc rewelacja. 46, 24, 11, 14, więc tutaj akurat nie są to moje liczby. Jedziemy dalej, co nam tutaj przyniesie los? Dziesiąteczka, szósteczka, ósemeczka, piętnasteczka i osiemnasteczka. Następne 42 i jedziemy w pionie. 38, 35, blisko, blisko, ale jeszcze nie tak blisko. 25, 41 i 29. Co będzie dalej? 26, 45 i 33. Niestety nie mamy wygranej. 12, 27, 1 to również nie nasze liczby. I ostatnie 3, 19, 32 i 3. Kaput! Ja jestem dzisiaj zdrabkowym detektywem. Mam nadzieję, że uda mi się wytropić jakąś wygraną. Więc jedziemy z kolejną zdrabką o nazwie Na tropie kasy. Kto jeszcze nie wyłączył tego odcinka i ma zamiar oglądać dalej, poproszę, żeby napisał w komentarzu detektyw. Zobaczymy, ile was tutaj jeszcze jest. No i szukamy oczywiście moich liczb, a jeżeli nie liczby, to możemy znaleźć lupę i do niej przypisana kwota trafia do mojego portfela prościutko. Jeszcze trzy ostatnie, słuchajcie, cyferki, które mogą nam wygrać, no i nie udało się. Kolejna zdrabka, która mi się spodobała, to premia za 5 zł. I tutaj coś innego, musimy znaleźć minimum dwa takie same symbole i wtedy wygrywamy kwotę, a jeżeli znajdziemy trzy takie same, to będzie wygrana razy 2. Póki co jeszcze mi się nie udało tutaj znaleźć, ale bardzo, bardzo przyjemniutka zdrapeczka. Mamy tutaj trefl, winogrono, moneta, serce, siódemeczka, mamonka. No i jak widzicie, niestety nie udało nam się tutaj wygrać nic. Pamiętajmy, że te wyniki muszą być tu w poziomie, więc no to, że nam się gdzieś tutaj na całej planszy pojawią, to nie oznacza, że wygrywamy. Pierwszy raz spotkałam się z taką zdrabką książeczką, Playbook. Zapłaciłam za nią 30 zł i zobaczcie, tutaj mamy kilka zdrapek do wydrapania, więc bardzo, bardzo ciekawe. Każda zdrabka jest związana z siódemeczką. Zaczynamy od szafirowej. Moje liczby to 16, 3, 6 i 23. I oczywiście ich tutaj szukamy. Jeżeli znajdziemy dodatkowo siódemkę, to również pada wygrana do naszego portfelika. Póki co nic, ale jeszcze kolejny rządek. Czwóreczka, było blisko. 29, 27, 25 i 8. Czas na zdrabkę rubinową. I słuchajcie, tutaj szukamy siódemeczki albo takiej tarczy i wtedy wygrywamy kasę razy 2, jeżeli będzie to tarcza, więc mogę sobie od razu tak zrobić, żeby wydrapać wszystkie symbole. Jak widzicie, no niestety nic, a nic się nam tutaj nie trafiło. To, co byśmy potrzebowali, a szkoda, czas na kolejną karteczkę z książeczki zdrabkowej szmaragdowa. Musimy znaleźć 3 razy symbol 7 i wtedy wygrywamy kaskę. Tutaj nam się póki co jeden raz powtórzył. No i lecimy dalej. No niestety siódemeczka tylko raz tutaj była. 1. No i kurczę, coś nas tutaj ta siódemka nie lubi. Jeszcze mamy 3 szanse do wygrania. Jak widzicie, buntuje nam się, nie współpracuje z nami. Co to ma być? Ja się pytam. Gdzie moje siódemeczki? Byłoby bardzo, bardzo miło. No niestety, tutaj słuchajcie, było 2 razy, więc było blisko, więc mam nadzieję, że tutaj nam się 3 razy się pojawi. No niestety, również 2. Jak widzicie, tutaj dalej symboli nie ma, tylko kaska wygrana, więc jedziemy do ametystowej. Temat wygląda tak, że po prostu musimy znaleźć 2 identyczne symbole w danej grze i wtedy coś wygramy. Póki co się nam jeszcze to nie udało, ale w tej jednej zdrabce mamy aż 7 gier. Jedziemy gierka 6, jedziemy od końca, a co słuchajcie, tutaj nie trzeba robić wszystkiego po kolei, można według własnej inicjatywy, jednak jak widzicie, szczęście nam tu nie sprzyja. Czekamy, czekamy na ostatnią grę, może się uda? Niestety. Ale jeszcze mamy tutaj 2 gry. Czas na topazową siódemeczkę. Tutaj szukamy aż 3 takich samych symboli. Natomiast pojawił się bonus. Jeżeli znajdzie się 3 razy siódemka, to wtedy wygrywamy razy 2. Niestety, póki co, powtarzają się tylko podwójnie. A my szukamy 3 takich samych symboli w jednej grze. Jedziemy do gierki 6. Podkowa, róża, już tutaj dalej nie opłaca zdrapać. Zobaczmy sobie cały rząd, słuchajcie. I teraz będziemy szukali monety. Jest lustro, więc już dalej nie drapie. O, naszyjnik, więc może, może, może.
Kurczę, plik, kurka wodna, niestety. I tutaj dwie perły i szminka, więc nie daje nam to wygranej. Zrabka przegrana i teraz diamentowa. Znajdują się w niej aż dwie gry. Zacznijmy od tej pierwszej, oczywiście klasycznie. Szukamy wygrywającego symbolu. Będzie to moneta. Jeżeli znajdziemy tutaj monetkę, to wygrywamy kaskę. Jeżeli nie, to nie. I słuchajcie, w tym pierwszym rzędzie nie udało nam się znaleźć monety i jedziemy do kolejnego. Niestety, również się nie udało, ale nie poddajemy się, ponieważ jest gra numer 2. Tutaj musimy znaleźć 3 takie same kwoty, jeżeli takie będą, to wtedy ją wygrywamy. Tutaj 2 razy 60 zł, więc fajnie byłoby, gdyby pojawiła się trzeci raz, no i niestety zdrabka się zakończyła i ją przegraliśmy. Przenosimy się do zdrabki Fast Cash. Ja ją bardzo dobrze pamiętam, bo kiedyś ona była, teraz powróciła, albo była bardzo podobna, również za 5 zł i w niej wygram moją największą wygraną zdrabkową. To był jakiś hicior. Teraz ta zdrabka chyba inaczej wygląda. Musimy tutaj znaleźć po prostu taki stos pieniążków, żeby wygrać kwotę. Póki co mamy klucz, cylinder, serce, diament, ale jeszcze jest druga gra, więc się nie poddajemy. Wisienki i no niestety walizka. W bonusie musimy znaleźć woreczek i wtedy wygrywamy 2 dychy. Uśmiech, więc przegrana. Na dobry rok. No właśnie, mam nadzieję, że to będzie dobra zdrabka z dobrą wygraną, więc zacznijmy sobie od maja, bo właśnie teraz mamy ten miesiąc. Jeżeli znajdziemy 2 takie same kwoty, to wygrywamy. No niestety nie udało się. Jak widzicie, zdrapujemy sobie cały taki kalendarzyk. Wrócę się do kwietnia, bo wtedy mam urodziny. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, kiedy macie urodziny. Zobaczymy, czy jest dużo ludzi z tego samego miesiąca i wracamy do początku roku. Mamy 100 i 200 w styczniu. Czas na luty. O, kurczę, myślałam, że będzie 2 razy 200. 200 zł w zdrabce byłoby spoko wygrać. 550. Oni mnie tu trolują. Czerwiec, dyszka i 500 tysięcy. Nasze ulubione miesiące, przyznacie mi, wakacyjne. No niestety lipiec za mnie przyniósł wygranej. Czas na sierpień. Kurczę, jeszcze 1 zero bym wygrała. 50 zł i 10 tysięcy. W październiku 10 tysięcy, 100, 500, 100. No i w grudniu vlogmasy, byłoby fajnie wygrać. Niestety nie, ale mamy bonus. Tu szukamy choinki, wtedy wygramy. Niestety jest to iglo. I dzwoneczek, jeżeli będzie, to wygramy przypisaną kwotę. Niestety nie, a zdrabka była za dychę. Lecimy za ciosem i zdrapujemy kolejną zdrabkę za 10 zł. Słuchajcie, tutaj jest bardzo fajna zdrabka. Mega pensja, ekstra pensja i ogólnie pensja. Bardzo często to nam powracało. Ogólnie wiadomo, szukamy moich wygrywających liczb, ale jeżeli znajdziemy 2 razy napis ekstra pensja, to wygrywamy główną wygraną, która naprawdę bardzo spoko jest, ponieważ 250 tysięcy od razu i 5 tysięcy przez 5 lat. Mega pensja, proszę o drugą, byłoby cudnie. No dobrze, dobrze, jak widzicie, mamy jeszcze troszkę szans na wygraną główną. Mam nadzieję, że się uda. Jejku, ale to byłby hit. Słuchajcie, jeszcze takie udokumentowane nagranie na filmie, to byłyby sztosik. 21, 13, 27, 6 i 4. A pokazać wam patent, że jeżeli na pewno nie wygraliście, to słuchajcie, będą tutaj 3 różne litery, no to się wtedy nie zgadza. Jeżeli będzie główna wygrana, to wtedy też byłoby inaczej, więc wiadomo, że zdrabka jest pusta. Zdrabka za piąteczkę Vegas, tu się będą działy jakieś dymy. Mamy tutaj kilka różnych gier. Na początku szukamy 3 takich samych symboli i wygrywamy. Było blisko. No mam nadzieję, że w kolejne się uda. Pomarańcza, pomarańcza i klucz. O nie, lecimy dalej. Jest tutaj kufer, kufer i księżyc. Wiśnia, wiśnia i księżyc. A tutaj w kole ruletki moje liczby. Jeżeli jakąś tutaj znajdę, która mi się powtórzy, no to wygrywamy. 13, 22, 17, 27, no i gdyby to była liczba 18, byśmy wygrali przypisaną kwotę. Niestety nie udało się. Śmieszną mam dla was zdrabkę. Świąteczne odliczanie. Pewnie się dziwicie, dawno po świętach, a dalej ta zdrabka jest, słuchajcie, ona jest droga za 25 zł. Ale temat jest taki, mamy tutaj główną wygraną, milion, i ona dalej nie została wydrapana. To jest taki trochę kalendarz adwentowy. Szukamy sobie tutaj prezentu. Jeżeli będzie prezent, no to oczywiście wygrywamy. Nawet nie wiecie, ile ja już tych zdrapek w swoim życiu kupiłam. Naprawdę bardzo dużo. Robiłam też taki oddzielny odcinek właśnie z tymi zdrabkami. Możecie sobie zobaczyć, ile tam się udało wygrać. Kupiłam tych zdrabek za 1000 zł. No ale od razu mogę wam zrobić spoiler, no miliona tam nie wygrałam. Liczę, że w tej może mi się uda. Choć jak kupowałam te zdrabki, rozmawiałam z panem, to mi powiedział właśnie, że cieszą się powodzeniem i ludzie je kupują dalej. Dajcie znać, bardziej lubicie zimę czy lato? Ja chyba lato, ale jednak te świąteczne okresy, kalendarze adwentowe
gotowe otwieranie, zdrapywanie, to było coś. Słuchajcie, jesteśmy na 20, jeszcze nie trafił mi się tutaj prezencik, mam nadzieję, że będzie. I tutaj mamy takie właśnie fajne stragany na rynku. Ja w Wrocławiu mieszkam, to w ogóle jest super zawsze ryneczek. No w tym roku się nie udało i słuchajcie, nie udało mi się tutaj też wygrać, a szkoda. Zdrapka hit, może się wydawać, że to po prostu zwykłe liczby, szuka i tak dalej, ale na odwrocie mamy okienka i musimy je otworzyć. Właśnie to jest coś innego, bo nie zdrapujemy. Jeżeli będą trzy takie same symbole, to wygrywamy kasę i tutaj jest pokazane, ile możemy wygrać. Ja na moim kanale otwieram też zdrapki z zagranicy, właściwie zdrapywam i nigdy takich rzeczy nie widziałam, więc to jest naprawdę bardzo ciekawe. Wow! No nie udało nam się wygrać, ale jeszcze mamy zdrapkę do zdrapania. Moje wygrywające liczby to 8, a nie 38, 19 i 16. Jak widzicie, ja nie drapię tak do końca tych wszystkich zdrapek, bo jakbym miała tego tyle pozdrapywać, to po prostu chyba by mi ręka odpadła, tylko tak mniej więcej po prostu widzę, że tutaj jest 32 czy tam 23. To nie wygrywam, to nie ma sensu już tutaj zdrapywania, jaka to byłaby wygrana. My tutaj, słuchajcie, lecimy, lecimy konkretnie po moje liczby wygrywające. Poprosimy teraz 38, no niestety nie ma. A 36, 6, a gdzie 16, gdzie 16, gdzie 19? Przegrana! Kolejna taka fajna, fajna, bardzo nietypowa zdrapka. Pełny portfel. Otwieramy sobie ją tutaj. Ona też jest takich droższych, ponieważ za 30 zł to są chyba właśnie najdroższe zdrapki. I tutaj mamy kilka różnych gier. Zdrapujemy moje liczby wygrywające. A oprócz tego też jest bardzo fajny bonus, bo jak znajdziemy koronę, no to wygrywamy liczbę, więc bardzo fajnie. Ale głośno ta zdrapka jest, strasznie hałasuje. No tutaj w pierwszym rzędzie nie udało nam się wygrać. Jedziemy do kolejnego. Przypomnę, że szukamy szóstki, siódemki, dwójki albo numeru 29. Jak ja to mówię, blisko, blisko, ale nie tak blisko. Poprosimy o zdrapywanko, fajną, fajną wygrankę. Dwa ostatnie rzędy, 13, 5, numer 34, 12. No i gdzie moja wygrana? Pytam się, halo koledzy, co wy? Wsadzacie mi tutaj nie te liczby, których ja poszukuję. Kolejna gierka, coś mi się ciężko zdrapuje. Szukamy tutaj dwóch takich samych symboli w danej parze. Jeśli uda się znaleźć, no to oczywiście wygrywamy przypisaną kwotę. Para numer 3, mamy tutaj sztabkę i walizkę. Niestety nie podoba nam się taka para, diament i koniczynka. Następnie kluczyk, moneta, pierścień, diament i ostatnie dwie gry niewygrane i pusto. Gra numer 3, musimy znaleźć 3 takie same kwoty i sobie ją pięknie, ładnie wygrywamy. W pierwszej linii, jak widzieliście, się nie udało nic, ale czas na drugą, może, może. Póki co powtarza mi się 2 razy 5000, byłoby fajnie to wygrać. Poprosimy o 5000. Jejku, już się przestraszyłam, słuchajcie, że tutaj będzie... Przestraszyłam? No cieszyłabym się, ale tu jest jedna zara za dużo. Mają być 3, no to ostatnia szansa 5000, puściutko. Wiecie, co było moim największym hardkorem w karierze zdrapywacza profesjonalnego, że kupiłam 1000 zdrapek za złotówkę. Nawet nie wiecie, ile ja to zdrapywałam. Jest odcinek z tego na kanale, możecie sobie zobaczyć. A tymczasem szukamy 3 razy taka sama kwota i wygrywamy. No prawie byłoby 5 zł, niestety. Jedyna zdrapka z tego odcinka za złotówkę nie przyniosła mi szczęścia. A może czarna perła? Coś tutaj trafimy. Szukamy naszyjnika z perełkami i wtedy wygrywamy. Która zdrapka najbardziej Wam się podobała z wyglądu? Dajcie mi koniecznie znać. No i wpadnijcie sobie na moje inne odcinki ze zdrapkami, bo naprawdę mnóstwo emocji nam tutaj dostarczają. Czas na kolejny rządek. Mamy zamek, gwiazdkę, walizkę. No i gdzie te perły? Gdzie te perły? Palma? No, o, niestety. 007, zgłoś się. Mam nadzieję, że zgłosimy tutaj wygraną. Tym razem szukamy symbolu mucha. Taka muszka, wiecie, do garnituru, do koszuli. Elegant, elegant, ale nie udało nam się tutaj znaleźć. Był kapelusz, a tutaj szukamy specjalnego, bonusowego symbolu, którym, no niestety, nie jest mapa. Nie udało się nic wygrać z rapce za piątkę. To może coś droższego, pensja bankiera za 20 zł. Szukam oczywiście wygrywających liczb, ale mamy bonus w postaci właśnie sejfu i wtedy wygrywamy dwukrotność. No to szukamy tych liczb, które wydrapałam. Powiem Wam od razu, że takie moje zdanie, jeżeli chcecie kupić zdrapki za większą ilość kasy, to najbardziej opłaca się kupić całą paczkę, bo wtedy jest większe prawdopodobieństwo po prostu zwrotu, chociażby połowy pieniędzy, a jeżeli tak kupujecie sobie losowo, tak jak ja, no to jak widzicie,
widzicie, ciężko tutaj wydrapać, no ale tak jak mówię, dawno z drapek nie drapałam, więc bardzo chciałam po prostu sobie zobaczyć, jakie mamy tutaj nowości. Jak widzicie, dużo z drapek jest na jedno kopyto, ale zawsze są jakieś takie udziwnienia, udogodnienia, no ale jak widzicie, zdrapałam tutaj na dole, nie mam takich samych liter, no to nic się nam tu nie trafiło. Jak szaleć, to szaleć. Kolejna zdrapka za dwie dychy. Wielki gracz. Jestem wielkim graczem. Więc kto jeszcze nie wyłączył tego odcinka, kto będzie oglądał dalej, niech napisze gracz w komentarzu. Zobaczymy, ile was tutaj jest. Oczywiście szukamy liczb, a jeżeli chodzi o bonus, może być to żeton i wtedy wygrana nam się pięknie, ale to pięknie podwoi. W sumie tak zauważyłam, że tak się o wiele, wiele łatwiej i chyba nawet szybciej zdrapuje. Następny rządek liter. Oj, co ja mówię? Cyfr. Kochani, czy będzie tu jakaś wygrana? Proszę się ładnie pokazać. Szybkie zdrapywanie i szybka wygrana. Wygrana liczba 52, czyli 20 zł zdrapka się zwróciła. Spójrzcie w ogóle, jakie piękne są te zdrapki z wyglądu. Tutaj mamy złoty los za 10 zł. Taka naprawdę fajna, błyszcząca zdrapka. No i szukamy wygrywających liczb 25, 28, 37, 49 i 11. Mogę również znaleźć sztabkę złota i wtedy też wygram. Pierwszy rząd zdrapany, tam wygranej nie było. Czas na rządek numer 2. Tu wygranej również nie ma. No i wiecie, co zrobiłam? Taki spoiler, że sobie tutaj zdrapałam niechcąco 3 litery. No i widzę, że raczej w tej zdrapce nie wygram, więc dla osób obeznanych to zawsze omijają te doły czy też boki, żeby po prostu, wiecie, no nie psuć sobie tej niespodzianki, ale oczywiście trzeba jeszcze sprawdzić, bo jakby była główna wygrana, to ten system wtedy nie działa. Tutaj niestety bez pomyłki i bez wygranej. Teraz dołączamy do klubu kasyno kilka gier. Szukamy sobie w symbolach pieniążka, właśnie takiego. Jeżeli w danej grze będą dwa te pieniążki, to wtedy wygrywam razy 2, a jeżeli 3, no to przypisana wygrana razy 3. Pamiętajcie, że musi być to w poziomie, nie tak jak ja na skróty sobie zdrapuję, ale mamy jeszcze tutaj szansę, kochani, a oprócz tego będzie również bonus. Tu się nam nie udało wygrać, w bonusie szukamy kostki i wygramy 3 dychy. Niestety jest to karo. Milionerzy, może akurat uda się wygrać jubileuszowy milion. Zdrapuję sobie moje liczby, trochę ciężko się je wydrapuje i słuchajcie, oprócz tego, jeżeli znajdziemy taką kaskę, to wygrywamy sobie stówkę, więc też byłoby całkiem przyjemnie. Zdrapka do najtańszych nie należy, ponieważ kosztuje aż 20 zł, ale całkiem spoczko wygrana może to być. Czas na drugą linię, może akurat tutaj nam się poszczęści, byłabym bardzo szczęśliwa. No nawet jeśli nie ten milion, to wiecie, mniejszą wygraną z chęcią też przygarniemy. Żeby był jakiś zwrocik, wiadomo, to lubimy, jeżeli wydajemy kaskę, na przykład dwie dyszki na zdrapkę, no to dwie dyszki, byłoby sympatycznie wygrać. Dwa ostatnie rzędy, trzymajcie za mnie kciuki bardzo mocno, bo mam nadzieję, że tutaj będzie jakaś fajna wygrana, czuję to po prostu w kościach, żeby tak było, musicie, słuchajcie, mi tutaj kliknąć łapkę w górę, poproszę. O taką ładną, kto za mnie trzyma kciuki. Dużo się drapało, ale w tej grze niestety nie było wygranej, ale czeka nas jeszcze troszeczkę zdrapek, na przykład 500 000 w banku, no byłoby luksusowo to wygrać. Oprócz moich liczb możemy znaleźć jeszcze kaskę, albo taki bank i wtedy wygrane się podwaja. Jedziemy, słuchajcie, dalej z kolejnymi rzędami, liniami, zwał jak zwał, ale mam nadzieję, że też z kolejnymi wygranami. 15, 18, 5, no niestety, kochani, co tutaj się dzieje? Ale mamy jeszcze 6 liczb do wygrania. Mam nadzieję, że tutaj uda się coś przyczaić, jakąś fajną sumkę zgarnąć. Byłoby, słuchajcie, fajowo na jakieś wakacjony skoczyć. A jak? No nie wygrałam. Dla uważnych oglądaczy mam tutaj super zdrapkę za 3 dychy. Już ją kiedyś zdrapywałam na moim kanale, właściwie za 1000 zł. Nakupiłam tych zdrapek, więc też możecie sobie zobaczyć ten odcinek. Tutaj wygrana polegałaby na tym, żeby znaleźć 3 takie same symbole, więc po prostu jeżeli widzę 2, to już dalej nie zdrapuję. Ale jeżeli znajdziemy 2 razy diament, przepraszam, 3 razy, to wtedy mnożymy wygraną razy 2, a jeżeli będzie 3 razy korona, wygrana będzie wtedy razy 5. Tu już myślałam, że będzie tron 3 razy, ale no niestety. Jedziemy dalej. Szmineczka, safe, prezencik, zegarek, kurcze, portfel i kaska. No pasują do siebie te symbole jak nic, ale no na razie wygrana jeszcze mi tu nie spasowała. Mam też bonusik. Jeżeli znajdę kasę, to wygrywam. No niestety jest symbol. No nic, jedziemy z kolejnymi grami. Bierzemy sobie tutaj 2 symbole. Nie udało się. Ta zdrapka, słuchajcie, była tak przeze mnie zdrapywana. Działo się, działo. Musicie zobaczyć tamten odcinek, bo ja tyle się, słuchajcie, nadrapałam, że szkoda byłoby po prostu takie gigantyczne odcinki ominąć. Zróbmy sobie, słuchajcie, tutaj zdrapkę.
wrapping podwójny, podwójny. Sami wiecie, na logikę to już nie ma co tam dalej drapać, jak nie będzie. Dwóch takich samych znaczków, czy tam szlaczków. Zróbmy sobie moją ulubioną metodę, czyli od razu w pionie jedziemy i sobie zobaczymy, jakie mamy symbole i jakich my tu szukamy. Są już zdrapane i jedziemy do góry. Mam nadzieję, że po powtórkę, a nie na jakieś, słuchajcie, szczupaki, nie wygrywaki. No i nie ma. Kasa deluxe. Marian, tu jest jakby luksusowo. No ja mam nadzieję, panie Marianie, że my tutaj coś wygramy. Oprócz oczywiście wygrywających liczb mamy bonusy w postaci banknotów albo sejfu i wtedy wygrywamy przypisaną do niego kwotę. Póki co jeszcze się nie udało wygrać, ale lecimy z kolejnymi rzędami na dwójkę. Żadna z cyfr nam się nie zaczyna, ale ósemeczką, czy tam dwójeczką, czy dwunasteczką, czy szesnasteczką, ja bym tu nie pogardziła. Jakaś fajna wygrana by się przydziała, dlatego same 32, 13 pechowa, oj nie, nie. I jak to się mówi, tak zwane pudło. Przydałaby nam się tutaj wielka kasa, co wy na to? Możemy wygrać aż 500 000, więc spróbujmy szczęścia. Kto wie, może akurat się uda, jeżeli chodzi o bonusy. Są tutaj dwa, albo szukamy sztabki złota, albo worka z kasiorą i wtedy zgarniamy całą sumkę dla siebie. Co prawda jakiejś wielkiej kasy tu nie było, ale 10 złotych to za. Zawsze coś, zdrabka się zwróciła, gicio. Kocham zdrabki, ja myślę, że mogę spokojnie i śmiało powiedzieć to o sobie. Mamy już 20 lat zdrapek, no grubo. Tutaj oprócz moich liczb szukam sobie serduszka i wtedy wygram aż dwie dyszki. Siup, 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 pierwsza wygrana, numer 2, 5 zł, zdrabka zwrócona, ale oczywiście wygrane nam się ładnie sumują, więc może, może, kto wie, coś nam się tutaj jeszcze uda trafić. Słuchajcie, dziewiąteczka, już myślałam, że będzie 29, 26, może jakieś 32, co wy na to? Poprosimy, no niestety, ale mamy jeszcze troszeczkę szans. 33 było blisko, a mówiłam o tym głośno, widzicie, muszę to wypowiadać, moje życzenia. 29 teraz poproszę, poproszę 29, 21 i 22, jakieś wygrane się trafiają. Teraz fajna zdrabka z wyglądu, różowe złoto i mamy tutaj mnożnik. Jeżeli powtórzą mi się moje liczby z wygrywającymi liczbami, no to mnożę razy 1, no mogłoby, słuchajcie, razy 2, 3 albo nawet 5. Ale dobra, nie pogardzę tutaj każdą liczbą, ponieważ główna wygrana jest to aż 200 000 zł. Mamy już znajome 4 liczby, jakich poszukuję, no i mam nadzieję, że tutaj gdzieś nam się trafią. 21, 41, no jak było 14, to by było całkiem przyjemnie, sympatycznie. O, 33, o, 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 słuchajcie, jest piąteczka, pierwsza w tej zdrabce i 28 zaraz obok. Uuu, dyszka! Co będzie dalej? Poprosimy, jakoś wygrano. 42 to nie jest moja liczba, 36 niestety i 29 było blisko, ale dycha, zawsze coś. Teraz 100 000 w gotówce, czyli zdrabka za 5 złociszy. Szukamy oczywiście wygrywających liczb, albo też jest taki patent, że jeżeli znajdziemy symbol banknotu, wygrywamy również przypisaną do niego kwotę. No i jak widzicie, mamy tutaj jeszcze dwie ostatnie szanse na wygrane i się nie udało. Zdrapywaliśmy już książeczkę, zdrabkę z siódemką, a zobaczcie, ile jeszcze mam tu siódemek do zdrapywania. Zacznijmy od tej najdroższej, premia 7,7. Zdrabka prosta, ponieważ szukamy tutaj symbolu siódemeczki w mojej grze, a jeżeli znajdę go razy 2, wtedy moja wygrana się podwoi, a jeżeli będzie razy 3, no to wiadomo, potroi. Po pierwszej stronie zdrabki mi się nie udało, lecimy sobie pięknie, ładnie z kolejną. Pierwsze wydrapańsko, siódemki nie znalazło. Mam nadzieję, że tutaj będzie i słuchajcie, ostatnia szansa, szansa, szansa na sukces. Niestety bez sukcesu. Taką zdrabkę pamiętam, słuchajcie, super była i od razu wygrana. To jest zdrabka od początku moich nagrywań. Jeżeli znajdę czerwoną siódemkę, wygrana mnoży się razy 2, więc wygram tu 4 złote. A jeżeli będzie to czarna siódemeczka, no to wiadomo, wtedy wygrywamy sobie po prostu kwotę. O! Proszę bardzo, jest kolejna wygrana i będzie to 3 złote. Jeszcze mamy dwie szanse, bo oczywiście wygrane się sumują, tu się nie udało wygrać, ale zdrabka, super 7 i wygrałam łącznie 7 złotych. Te siódemki to mi dziś ewidentnie coś szczęście przynoszą. Tutaj oczywiście również szukamy siódemki, żeby coś fajnego, haha, sobie wygrać. Zdrabka za 5 złotych, siódemkę udało się wygrać. Może będzie jeszcze kolejna, oby, oby, byłoby fajne, nie jestem pazerna, ale byłabym zadowolona. Dobra, mamy piątaka, zdrabka za dychę.
słuchajcie, temat jest taki, że szukamy siódemki i wtedy wygrywamy daną kwotę razy dwa, albo szukamy pliku banknotów i wtedy po prostu sobie na luziku wygrywamy kasiorę, więc o, ta czekolada mnie zmyliła, bo tak w sumie trochę jak pieniądze wygląda, ale mi się przypomniały czekoladowe pieniądze, to były czasy, jak się takie jadło, było super. I słuchajcie, tutaj nie widać i tu jeszcze jeden rządek, oby się udało. Szukamy siódemki bądź kasiorki i nie ma. Takich fajnych drapeczek, które są z nami od zawsze, jest pensja, ekstra pensja, mega pensja już była zdrapana i mega wielka pensja. Zacznijmy sobie od tej za 2 złote. Przypominam, szukamy dwa razy napisu pensja i wtedy wygrywamy sobie główną nagrodę, taką fajną wypłatę. Byłoby spoko loko, ale oczywiście możemy wygrać też, jeżeli powtórzy nam się któraś z liczb. I tutaj mamy 16 i wygraliśmy sobie 4 złote. Ale pamiętajcie, wygrane się sumują, więc może jest jeszcze szansa do wygrania. Dobra, czwóreczka wygrana, subcio. Jedziemy sobie z ekstra pensją, czyli z drapką za 5 zł, trochę droższą, ale jak widzicie też i większa wypłata. Może nam skapnąć. No i szukamy tutaj moich liczb. Mam nadzieję, że któraś się znajdzie. O! Patrzcie, 27 i od razu 5 zł udało się. Jedziemy dalej, może coś się jeszcze powtórzy. Byłoby spoko, wie kto wie, może jakieś szczęście mnie dzisiaj nawiedzi. Słyszeliście jak ja gadam, a właściwie co ja gadam, już po prostu tracę głos. O, ekstra pensja, jeszcze drugi taki symbol i wygrywam. O, niestety, ale dobra. Piątka dobrej to. W tej zdrapce mega ekstra, wielka, super, hiper pensja. Pokładam wielkie nadzieje, bo dostawać sobie takie 7 tysięcy miesięcznie przez 7 lat. Pani, taki to pożyje. Ale dobra, szukamy oczywiście też moich wygrywających liczb. Czemu by nie? Jest 17 i jest 20 zł zwrócone. Kurczę, kochani, no naprawdę. Te pensje. Lubimy, no i jedziemy dalej, kochani. Może coś jeszcze uda się zgarnąć. Właśnie ja miałam takie w swojej karierze zdrapingowej. Zdrapki, w których po prostu wygrane sypały się jak asy z rękawa. Było to coś naprawdę bardzo, bardzo fajnego. Takie super uczucie. No i mam nadzieję, że tutaj super uczucie będzie też, że uda nam się wygrać mega wielką pensję. Jejku, kochani, to byłby super w ogóle film. Wygrać taką, wiecie, największą ekstra wygraną. Byłoby coś. Uff, ale się zmęczyłam tym zdrapywaniem. W moich wszystkich poprzednich odcinkach zdrapkowych wydałam 5500 zł. Dzisiaj zdrapywałam zdrapki za 500 zł, żeby dorównać, więc łącznie na wszystkie odcinki ze zdrapkami wydałam 6 koła. Pieniądze kolosalne. A ile wygrałam łącznie? Jesteście ciekawi? Strzelajcie teraz w komentarzu, zanim powiem, napiszcie, może komuś uda się trafić. Uwaga! Wygrałam 2961 zł. Ocencie sami, a tylko w dzisiejszym odcinku, gdzie wydałam łącznie 501 zł, tylko te zdrapki okazały się być wygrane i wygrałam w nich 88 zł. Ale na moim kanale pojawiły się 3 odcinki zdrapkowe, w którym zdrapywałam zdrapki za 1000 zł z jednego rodzaju, z jednej paczki i porównajcie sobie, zobaczcie tamte filmy, jak zupełnie inaczej wyglądała wygrana właśnie z tych paczek, niż jeżeli tak sobie kupujecie osobno, oddzielnie. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś z Was na mój kanał trafił właśnie poprzez filmy zdrapkowe i również piszcie mi, jak uważacie, czy robić takie większe openingi zdrapkowe, na przykład za 1000 zł z jednej zdrapki, jeśli tak, czekam na Wasze komentarze, a może wolicie coś innego, były kiedyś maszyny losujące, co ja tam nie cudowałam. Tymczasem przypominam Wam, że filmy dodaję zawsze w piątki o 15, mam nadzieję, że wpadniecie oglądać, bo testujemy sobie jakieś fajne, ciekawe gadżety. A jeżeli dotrwaliście do końca, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę. Dziękuję Wam za oglądanie, buziaki. Przesyłam i do zobaczenia już w kolejnym filmie. Pa, pa!